Cześć, Tomek z tej strony. Chcę Wam dzisiaj pokazać ciekawą naczepę. Jest to naczepa Schmitz Cargo Bull SCS-EB z zabudową typu Varios Simple. Jest to o tyle ciekawy pojazd, że można go pomylić z typowym Variosem, czyli z naczepą Mega Varios. O co chodzi Varios Simple? Otóż jest to naczepa na zwykłej, wysokiej ramie pod ciągnik standardowy. Koła mamy również 385, 65, 22,5 cala, jeśli chodzi o rozmiar. Natomiast mamy tutaj dach podnoszony i regulowany do jazdy. W normalnej naczepie standardowej dach oczywiście też może być podnoszony, ale do załadunku i opada nam na jedną wysokość, na przykład 2,73. W przypadku naczepy Varios Simple możemy go sobie wyregulować w takich skokach, jak tutaj widać, co 5 cm. 2,70, 2,75, aż do 2,90. Robimy to manualnie. Podnosi się tutaj za pomocą takiej pompki. Takie są cztery pompki w czterech słupkach. Zaznaczamy tutaj tym płaskownikiem żądaną wysokość. Trzeba też podejść do płonic. No i w płonicach bocznych, tak jak tutaj widzicie, też jest taki skobel metalowy, który trzeba wsunąć na odpowiednią wysokość. Tutaj od razu widać, jak wyglądają otwory do mocowania ładunku, czyli tak zwany Doppelstock, tak zwany multilock oczywiście. Wszystko jest pokryte ocynkiem. Na przerdzewienie jest, jak to w Schmitzu, 10 lat gwarancji. Też jest przykręcona listwa palet stop. Osie Schmitz Rotos, 6 lat gwarancji albo 1 000 000 km. W tej specyfikacji, tak jak widać, mamy osobne błotniki nad każdym kołem, plus dodatkowo podłoga jest takim klejem elastycznym uszczelniona, jest klejona każda płyta, tak żeby zabezpieczyć jak najlepiej naczepę, wnętrze ładowni przed wodą spod kół, przed wilgocią. Jeszcze pokażę, jak wygląda tył naczepy. Aluminiowe drzwi, lampy, odboje gumowe, drabinka wejściowa. Na ostatniej płycie podłogowej jest taka solidna blacha ryflowana. Obrzeże naczepy z tyłu, też stal ocynkowana. Wskoczę do środka i Wam jeszcze pokażę, jak wygląda wnętrze. Łaty aluminiowe. Podłoga ma nośność 7,5 tony nacisku osi wózka widłowego. No, słupki przednie też oczywiście są ocynkowane, tak żeby naczepa jak najdłużej nam służyła, była trwała. Dach suwany od przodu do tyłu, od tyłu do przodu. Także jeśli macie jakieś pytania odnośnie tej naczepy, zapraszam do sekcji komentarzy. Mamy we Wrocławiu kilka nowych naczep, które z fabryk przyjechały na dniach. Chłodnie, doppelstocki i standardy oraz naczepy Mega, Standard i Variosy. Także jeśli macie jakieś potrzeby, żeby wzmocnić swoją flotę, to zapraszam. Chętnie przygotuję ofertę. Trzymajcie się, cześć.